państwo pytają, samorządowcy odpowiadają. Zaprasza Dariusz Ziemiańczyk. Mam pytanie do Darek Ziemiańczyk. Witam państwa. Dzisiaj moim i państwa gościem jest zastępca wójta gminy Brzeziny, Leszek Adamczyk. Witam pana. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Panie wójcie, zbliżamy się do końca roku. No więc siłą rzeczy jest to czas pewnych podsumowań. Chciałbym pana zapytać, jak wygląda kwestia inwestycji w gminie Brzeziny, tych inwestycji, które dobiegają końca, ewentualnie tych, które powinny się zakończyć w roku 2023. Tak, więc muszę przyznać, że rok był wyjątkowo pracowity. Obfitował w wiele zadań, które realizowaliśmy. Były to zadania różne, w głównej mierze te związane z kwestiami termomodernizacyjnymi, ale również dotyczyły rozbudowy wodociągów, dotyczyły również przebudowy, modernizacji dróg gminnych, publicznych, dróg wewnętrznych. Zadania te na przestrzeni całego roku realizowaliśmy z udziałem różnych firm, które głównie wyłaniane były w drodze postępowań przetargowych. Zakończyło się większość zadań. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że pozostały nam niewielkie zadania, które do końca roku mamy nadzieję zrealizować, więc można śmiało powiedzieć, że plan, który sobie na początku 2023 roku założyliśmy, zrealizujemy w 100%. A proszę powiedzieć, te takie najistotniejsze, najważniejsze inwestycje, weźmy pod uwagę kwestię kwot, prawda? Żeby tutaj trzymać się kwestii ważności, bo mam świadomość tego, że na pytanie, która inwestycja jest taka ważna, najważniejsza, to antycypuję, ale odpowiedziałby pan, że wszystkie są istotne. Ale właśnie, weźmy pod uwagę kwoty. Z całą pewnością wszystkie inwestycje są dla mieszkańców i one są w jakimś stopniu istotne. Natomiast takie inwestycje, które kosztowały sporo pieniędzy, to między innymi przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny w miejscowościach Witkowice, Małczew i Adamów. Zadanie dofinansowywane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych i dotyczył tak zwanych odcinków dróg w obszarach popegeerowskich. To zadanie, które odebraliśmy kilka tygodni temu, kosztowało blisko 3,5 miliona złotych, dokładnie 3 miliony 405 tysięcy z groszami, z czego z rządowego funduszu uzyskaliśmy dofinansowanie na poziomie 2 milionów 940 tysięcy złotych. To pokaźne zadanie, które cieszy zarówno nas, ale w głównej mierze mieszkańców, ponieważ takie trzy kluczowe odcinki niedaleko od siebie oddalone zmodernizowaliśmy w sposób taki kompleksowy. Kolejne zadania, kosztowne zadania, to między innymi przebudowa drogi w miejscowości Helenów, która kosztowała ponad 800 tysięcy złotych, ale mamy też zadania na przykład w miejscowości Rochna, zadanie drogowe, które kosztowało blisko 600 tysięcy złotych. I bardzo ciekawa taka perełka nasza, która została stworzona przy Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii. Jest to boisko wielofunkcyjne, które kosztowało nas 1 125 000 zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład uzyskaliśmy dofinansowanie na poziomie prawie 950 000 zł. Było też bardzo dużo mniejszych zadań, które realizowaliśmy. Była to między innymi termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowicach, która kosztowała blisko 400 tysięcy złotych i tutaj dofinansowana ona była na poziomie 120, prawie 7 tysięcy z programu rozwoju obszarów wiejskich. To są takie zadania, które są już zakończone. Generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, większość zadań zakończyliśmy. Oczywiście jeszcze jakieś tam kwestie biurokratyczne, skompletowanie pewnych dokumentów. Jednak to już są takie kosmetyczne jakby sprawy, które pozwolą dopiąć te zadania tak już na ostatni guzik, można powiedzieć. Czy są jeszcze jakieś inwestycje, które do końca roku powinny się zakończyć? Tak, realizujemy dość ważny odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Jordanów i tutaj mamy w planie do połowy grudnia to zadanie zakończyć. Tak pokrótce powiem, że
jest to zadanie, które zaspokoi potrzeby tamtej części gminy Brzeziny, miejscowość Jordanów, Jordanówek tak zwany, Ignaców. Większość mieszkańców korzystała z sieci, która była własnością gminy Andrespol. My to porozumienie z gminą Andrespol mieliśmy, jakoś tutaj razem potrafiliśmy w tej kwestii współpracować, ale rozumiemy również samorząd sąsiedni, że u nich też ta sieć w pewnym momencie może stać się nie do końca wydajna. W związku z tym chcieliśmy zadbać tutaj o bezpieczeństwo w tym względzie naszych mieszkańców. Budujemy swój odcinek drogi, rozbudowujemy wodociągi. Chcemy, żeby po prostu uniezależnić się od wodociągów sąsiadów. Zresztą z korzyścią i dla nas, i dla naszych mieszkańców, ale też dla sąsiednich samorządów, które wiemy, z jakimi problemami się borykają, ponieważ podobne problemy są u nas, prawda? Ta inwestycja nie jest zagrożona. Myśli pan, że nie będzie problemu, aby ją zakończyć do końca roku? Myślimy, że ją zakończymy. Nie jest raczej zagrożona. Wszystko jest na dobrej drodze. I pozwoli nam to na wiosnę wydawać warunki przyłączenia dla tych, którzy byliby zainteresowani takimi przyłączami. Kolejne takie zadanie, które niewielkie może, ale też istotne z punktu widzenia mieszkańców Dąbrówki Dużej, to jest zagospodarowanie terenu dla wsi. Wygospodarowaliśmy działkę gminną na terenie miejscowości Dąbrówka Duża, ogrodziliśmy ją. A w tej chwili próbujemy ją zagospodarować z myślą o tym, żeby mieszkańcy mogli się tam spotkać, zintegrować, porozmawiać. Chodzi o przyłącza energetyczne, przyłącze wodociągowe, zbiornik na nieczystości, plus fundament i altanka, która pozwoli usiąść, odpocząć, porozmawiać, spotkać się i tak dalej. Więc takich terenów staramy się na terenie gminy zagospodarowywać więcej. Tam, gdzie nie ma miejsca, w którym ci mieszkańcy mogliby się spotkać, czyli nie ma stricte budynku komunalnego czy jakiejś świetlicy, to staramy się tworzyć jakieś tereny zewnętrzne, szczególnie w okresie wiosenno-letnim. No, takie tereny są atrakcyjne dla mieszkańców. Panie Wójcie, jeżeli chodzi o inwestycje, rzeczywiście w kontekście tego, o czym pan powiedział, dużo się działo i dużo dzieje. Chciałbym jeszcze dodać, jeżeli pan pozwoli, realizujemy w tej chwili dość ważne zadanie z punktu widzenia i naszego, i mieszkańców. Mianowicie montujemy instalacje fotowoltaiczne na budynkach naszych mieszkańców. Takich instalacji wybudujemy 191. W projekcie tym jest również zainstalowanie 7 kotłów na biomasę. Do 7 grudnia chcemy to zadanie zakończyć. W tej chwili wykonawca zgłosił do częściowego odbioru już około 100 instalacji. Również do połowy listopada mamy zamiar odebrać te 7 kotłów na biomasę. Jest to zadanie. Do połowy listopada? Już mamy połowę listopada. 14 listopada zgłosił wykonawca. Aha, w tym sensie. Te 7 kotłów na biomasę, że jest gotowy do ich odbioru, więc zaplanujemy termin. W najbliższych dniach będą te kotły odebrane. Natomiast fotowoltaika do 7 grudnia powinniśmy się z tym zadaniem uporać. 7 powinien wykonawca zgłosić zakończenie zadania. Nie sądzimy, żeby jakiekolwiek przeszkody były. No widzimy tutaj, że naprawdę mieszkańcy z tego projektu są mocno zadowoleni. Wiemy, że ceny energii elektrycznej są na dość wysokim poziomie, więc z całą pewnością pozostanie coś w kieszeni mieszkańców dzięki temu zadaniu. Panie Wójcie, wykorzystując pewną sytuację, która ma miejsce właśnie w Urzędzie Gminy w Brzezinach, chciałbym, zmieniając troszeczkę temat, zapytać pana o Regionalną Izbę Obrachunkową. Dlaczego o to pytam? Bo wiem, że akurat w tej chwili trwa kontrola w Urzędzie Gminy Brzeziny, Regionalnej Izby Obrachunkowej. Oczywiście nie będę pana pytał o przedmiot, o to, jak to konkretnie wygląda u państwa, ale interesuje mnie i myślę też, że naszych słuchaczy, bo być może nie każdy ma świadomość tego, że w ogóle jest taka instytucja i że urzędy samorządowe są kontrolowane i że są to cykliczne kontrole. No więc właśnie, proszę powiedzieć, czym zajmuje się Regionalna Izba Obrachunkowa, jak często kontrolowane są urzędy?
Panie redaktorze, więc dla żadnego samorządowca, dla żadnego wójta, burmistrza nie jest tajemnicą, że... To jest oczywistość. Tak, że tak. Regionalna Izba Obrachunkowa to jest taka instytucja, która na bieżąco śledzi pewne kwestie budżetowe, finansowe, które na przestrzeni lat się dzieją, ale również ta instytucja ma prawo co zwykle, co 4 lata odwiedzić urząd, czy to gminy, czy to miasta, i skontrolować wszystko, co będzie chciała skontrolować. W głównej mierze tutaj te kontrole dotyczą gospodarki finansowej, obrotu, gospodarowania środkami publicznymi, ale również są badane inwestycje, no, ściśle powiązane z wydatkami, wiadomo, przetargi. Wszystko, co dotyczy publicznych pieniędzy. A wiemy doskonale, że... Wejdę w słowo. Czyli w pewnym sensie taki NIK. To znaczy tak, generalnie... Zgodzi się pan z tym, co powiedziałem? No, jak najbardziej. Natomiast takie kontrole... Tylko, że no, Regionalna Izba Obrachunkowa dedykowana jest, zajmuje się stricto właśnie samorządami. Tak, zajmuje się samorządami. Wiele samorządów, my też osobiście po takich kontrolach wynosimy wiele takich, zyskujemy na informacje, wskazówek i tak dalej. Wiadomo, że tylko ten się nie myli, co nic nie robi, w związku z tym, no tutaj takie kontrole często też nam dają jakieś wskazówki do przyszłego działania i jak najbardziej one są wskazane, pożądane. Nie musi się martwić samorządowiec, który realizuje swoje zadania zgodnie z literą prawa i stara się robić to wszystko tak, jak należy. No, ale właśnie, no, tak jak pan powiedział troszeczkę wcześniej, są to cykliczne kontrole w każdym z samorządów. A na koniec jeszcze a propos tej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z jakim wyprzedzeniem RIO zawiadamia dany samorząd, że będzie kontrola? Z tym jest różnie, ale zwykle jest to miesiąc wcześniej, 3 tygodnie, 2 miesiące. To już bardziej można byłoby zapytać o tę Regionalną Izbę Obrachunkową. Ale ja generalnie, pytam pana z doświadczenia. Tak, ale generalnie te dokumenty, które podlegają kontroli, one są zwykle w każdym momencie gotowe do tego, żeby mogły być przez kontrolującego sprawdzone. Czyli rozumiem, że jeżeli macie państwo teraz kontrolę, to wcześniejsza była 3-4 lata temu. No około 4 lat temu, tak. Czyli po tej kontroli następna będzie mniej więcej za 4 lata. Tak jak w każdym innym samorządzie. Oczywiście może się zdarzyć, że Regionalna Izba Obrachunkowa zechce tą kontrolę przeprowadzić wcześniej, albo będzie miała powody ku temu. Mhm. No ale to tak, to już mówię. To kwestia... Ale standardowo wygląda to tak, jak przed chwileczką powiedzieliśmy, tak. Mniej więcej co 4 lata. Jeżeli no, nie dzieje się nic niepokojącego. Panie Wójcie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że moim i państwa gościem był zastępca wójta gminy Brzeziny, Leszek Adamczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.